Ja wiem, wiesz, może i te 600 zł to jest i dużo, ale dla inteligentnych ludzi. Bo tak, jak on zaraz kupi jakieś spodnie, coś takiego, bo jakby nie miał czy coś, no to przecież bez sensu. To wiadomo, że jemu no nie starczy. Ale żeby on więcej myślał, to by mu starczyło. Także proszę Państwa, Radio Conchita, Tok FM, Euro Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. A poza tym jeszcze tutaj spotkałam tego Jaśka Jasnorzewskiego, proszę Ciebie. Prowadził dzieciaka do szkoły. Ja mówię, co za spotkanie, bo on tu na Międzynarodowej gdzieś mieszkał. Po prostu ja mówię, co za spotkanie. I chłopczyka, czy tam prowadził, wiesz, do tego, do szkoły. I taki uśmiechnięty, taki, co się oglądał 10 razy, Jaśko. Także wiesz, niesamowite. I ten Jaśko Jasnorzewski, to on jest po Akademii Teologii Katolickiej. Ani księdza z niego nie będzie nic. Jak byłam w cerkwi na Woli, śpiewałam, to on wlazł. A jeszcze taki Marcinek za mną chodził też. To na ołtarz mi wlazł ze mną, chciał śpiewać tam na Woli. Ja mówię, słuchaj Jaśku, ty masz nawet taki ten piszczący głos, ty nawet byś się do cerkwi bardzo przydał. I on taki, jaki kastrat taki. No i w końcu ta Zośka Czerwona za nim zaczęła latać, ta maciocha, ale ona 100 kilo waży i proszę ciebie, w czasie tych krów w Warszawie, nie wiem, czy ty pamiętasz na Marszałkowskiej te krowy? No to wtedy to było. To myśmy z Jaśkiem tak latały, biegały, tu zaglądały z tym Jaśkiem. To był mój koleżka i on nawet wódeczkę przyniósł i te krowy były. Myśmy tam usiadły przy stoliku, tam przy tej kawie i piłyśmy taką wódeczkę, nalewkę. On przyniósł wódeczkę. Także słuchaj. Fajny chłopak. I Zośka Maciocha powiedziała tak, słuchaj. Jaśko zwariował, że ja miałam rację, że on jest głupi. No bo najczęściej Jaśko, zobacz ile tych Jaśków jest. Tu jeden, tu drugi, tu trzeci. Widocznie tak do imienia przynależną. Dlaczego? Dlatego, że on wziął koleżankę z podstawówki, ożenił się z nią i ona była cinkciarą, bo Ojej, ale trafił. jej rodzice mają jakieś role, jakieś sady. No to się bogato żenił. I ten Jaśko sprzedawał nawet tu gdzieś śliwki, jabłka i grusz. No i ta Zośka się tak śmiała. Mówi, Elżbieto, do mnie. Elżbieto, ty najmądrzejsza z całej wsi. Snopowiązałkę kupię ci. Ja mówię, dlaczego? A ona mówi, że ten Jaśko, zobacz, taki zły wybór, z jakąś cinkciarą, po Akademii Teologii Katolickiej. Księdzem nie został, nie. Gruszki sprzedaje i jabłka. Ha, ha! I Nie, ta. to wybór. I po prostu wiesz, no teraz to się liczą pieniądze, wiadomo. Kupa śmiechu. No i ta Zośka za karę, no ze 104 kilo już chyba waży, albo nie wiem, czy ona w ogóle jeszcze żyje. Bo jak się tak przytyje i ona tak skakała i za mąż chciała wychodzić. Czerwona Zośka. Policzki czerwone, brokaty, brokaty, wiesz. Koronka na tyłku, umięśnione te uda, takie bardzo zgrabne nogi kobiece, nie za wysoka, pantofelki skakające, pukające, proszę ciebie, u świętej Anny śpiewała, wszyscy się oglądali. No i po prostu mówi, Jaśko zwariował, ale ona chyba najbardziej. Bo teraz jeszcze cinkciarze, 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 ale wiesz. Ale ma forsę i teraz liczą się forse, bo teraz wiesz, ani patriotów nie ma, ani nic, tylko forsa.